Witam Państwa bardzo serdecznie i zapewne jak wielu z Państwa pamięta, w ramach działań Fundacji Carpe Diem rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu nowy cykl filmików, które noszą tytuł Wojna na Ukrainie. Sytuacja, która zrodziła się po 24 lutego, skłoniła nas z Markiem Zającem, który jak zawsze prowadzi antywirusowe autorskie spotkania w sieci, do upamiętniania, rejestrowania tego, co dzieje się wokół nas. Wszyscy z nas śledzą wydarzenia za granicą na wschodzie. Patrzymy na to z niepokojem, na działania militarne. Natomiast tutaj u nas w kraju dzieje się wiele niesamowitych rzeczy. Żyjemy w cieniu tejże wojny. Mamy mnóstwo gości, przyjaciół, braci, sióstr z Ukrainy, którzy są w przeróżnych sytuacjach życiowych. W większości są to matki z dziećmi przerażone, zagubione. I wokół tego całego ogromnego nieszczęścia i naszej niepewności, lęków dzieje się naprawdę wiele, wiele dobra. W poprzednim odcinku mieliśmy okazję posłuchać Beatę i Rafała Adlerów, którzy po prostu widząc to, co się dzieje na ekranie telewizora, zdecydowali się wziąć urlop, pojechać na granicę i tam pomóc ludziom przychodzącym na teren Polski. Dziś mamy niezwykłe spotkanie, ponieważ proszę Państwa, znany wszystkim i ceniony Marek Zając jest człowiekiem niezwykle wszechstronnym i w ramach swojej wszechstronności ma żonę, świetną dziewczynę, Aleksandrę Sanderską Zając, która jest matką ich trójki dzieci. Proszę Państwa, niebywała sprawa, wielodzietna rodzina, mieszkająca w Warszawie, ludzie niezwykle zapracowani, czynni zawodowo i od początku wojny zdecydowali się, aby ich dom, ich mieszkanie stało się w dobrym tego słowa znaczeniu, nazwę to w cudzysłowie, punktem przerzutowym dla Ukraińców, którzy przyjeżdżają tutaj i szukają dalej drogi do swojego, na swoje dalsze życie. Proszę Państwa, opowieść o swoich działaniach Oli oraz małżonka, dzieci, będziemy mieli okazję za chwileczkę posłuchać. Łączymy się z Warszawą. Ola Sanderska-Zając chyba już mnie słyszy. Tak, dzień dobry, słyszę bardzo dobrze. Witam cię, Olu. Słuchaj, powiedz mnie, nam, sama jestem tego bardzo ciekawa, jak to się stało, że przy tak licznej rodzinie, przy tak dużej ilości obowiązków zawodowych, rodzinnych, znalazłaś czas, żeby stać się centrum dowodzenia, jeśli tak można nazwać, w przyjmowaniu, znajdowaniu ludzi, zaopiekowaniu się nimi. Proszę, powiedz, jak to się stało. Zaczęło się to dość naturalnie i spontanicznie. Tak jak większość osób zostaliśmy zaskoczeni sytuacją na Ukrainie. I pierwsza rzecz, którą zrobiłam, jak dowiedziałam się, że jest wojna, to złapałam za telefon i zaczęłam odzwaniać wszystkich naszych przyjaciół. Przede wszystkim Olgę, która jest naszą przyjaciółką, mieszka w Warszawie z Ukrainką, mieszka tu od kilkunastu bodajże lat. Nasze dzieci razem chodziły do przedszkola. Parę innych osób, które jakby też pochodzą z Ukrainy, ale od dawna tu mieszkają. No i było to podstawowe do nich skierowane pytanie, jak się czujecie, co się dzieje z waszymi rodzinami, co się dzieje z waszymi przyjaciółmi. I z drugiej strony pojawili się bliscy nam ludzie, którzy od początku, od pierwszych niemalże minut wojny, zdeterminowani byli do tego, żeby jak najwięcej osób tutaj przerzucić, ugościć. To chodziło o bliskie osoby, troszkę dalsze, takie, z którymi mieli kontakt może już, nie wiem, jeszcze w czasie studiów. Ale Olga, od której właściwie wszystko się zaczęło, ona stała się takim pierwszym punktem przerzutowym. Zaczęła ściągać swoich przyjaciół tutaj, czy przyjaciół swojej rodziny, po to, żeby umieszczać ich dalej.
dla mnie naturalnym zupełnie odruchem było to, że powiedziałam, ok, super, to jak do ciebie ktoś przyjeżdża, bo wiem, że mieszkasz, też masz dwójkę dzieci, masz mieszkanie no, zwykłej wielkości tutaj w Warszawie, to dawaj znać, to w takim razie my też będziemy kogoś do siebie brać. I w ogóle nie było takiego momentu, że się zaczęliśmy zastanawiać nad tym, czy jakoś planować, czy analizować, tylko po prostu powiedzieliśmy całej grupie naszych przyjaciół, słuchajcie, jeśli ktoś z waszej rodziny czy dalszych znajomych się tu pojawi, a nie będziecie mieli dla niego miejsca, to od razu kierujcie ich do nich. Tak się zdarzyło, że akurat zadziały się jakby dwie rzeczy równocześnie. Po pierwsze, faktycznie dostawałam coraz więcej informacji, że ludzie tu przyjeżdżają i potrzebują pomocy. Zaangażowałam się też w pomoc w mediach społecznościowych, to znaczy zarejestrowałam się na różnych grupach pomocowych, między innymi jest taka grupa na Facebooku Pomoc dla Ukrainy, gdzie co parę minut pojawiały się jakieś posty i wtedy jakby doszło do mnie, że oczywiście my chętnie użyczymy nasz dom dla przyjeżdżających, ale to jest jednak określona, ograniczona przestrzeń i trzeba spróbować zorganizować się jakoś troszeczkę szerzej. Więc złapałam za telefon i zaczęłam obdzwaniać głównie sąsiadów, przyjaciół, bliskich, ale tak naprawdę chyba w największym stopniu naszych sąsiadów i pytać, kto gdzie ma ile miejsca. No i tak to się zaczęło, bo w tej sytuacji w pierwszych bodajże dwóch bądź chyba dwóch tygodniach był pewien chaos, ale też taka olbrzymia mobilizacja i pewna jakby reakcja troszeczkę łańcuchowa, czyli zgłaszała się jedna osoba, potem ona dzwoniła, że ktoś znajomy jedzie i dla niej też jest potrzebna pomoc, więc ja złapałam za telefon i dzwoniłam do kolejnych osób. Czyli centrum dowodzenia było to, centrum dowodzenia. Troszeczkę tak, to znaczy te pierwsze dni w Warszawie ja pamiętam jako czas kompletnie bez mojej pracy zawodowej, to znaczy nie było szans, żeby się skupić, ale też był taki ogrom informacji napływających i taka ilość ludzi z takiej pierwszej linii jakichś naszych, powiedzmy, bliskich, że nie dało się skupić na niczym innym. A jak dzieci do tego podeszły? Masz dwójkę dzieci, 14 lat Zuzia, tak. Potem Jaś, ile ma? Jaś ma 11 i Kazik ma 4 lata. No właśnie, jak ta gromadka dzieci to przyjęła? Dzieci od początku były jakby zupełnie, całkowicie gotowe na to, żeby przyjmować ludzi. I nawet wręcz dopytywały przez pierwsze dni, jak czekaliśmy na pierwszych gości, to one cały czas dopytywały, a kiedy ktoś do nas przyjedzie. Zuzia koniecznie chciała wiedzieć, w jakim wieku dzieci przyjadą, bo wymyśliła sobie, że poleci do sklepu i przygotuje takie prezenty powitalne. Jeżeli to będzie dziewczynka, no to że jej kupi jakiś notesik, a naklejki. I to jakby było już bardzo z ich strony konkretne myślenie, plus duże, myślę, poświęcenie jak na nastolatków, bo w naszym domu mamy trzy pokoje dla dzieci, w sensie każdy z dzieci ma swój pokój. My mamy sypialnię, oprócz tego jest jedna łazienka. Taka jest sytuacja, że mamy jedną łazienkę na cały dom i jakby koniec, czyli przyjmowanie do nas gości za każdym razem oznaczało to, że jedno z dzieci musiało oddać swój pokój. I dla nich też z tym jakby nie było problemu, w ogóle nie usłyszałam nawet najmniejszego słowa, no ale mamo, jak to przecież, nie wiem, tam muszę się uczyć, albo to mój pokój, tak, czy tam są moje zabawy. One bardzo mocno od razu, od samego początku czekały na to, żeby kogoś przyjąć. No i kto był waszym pierwszym gościem? Naszym... Jego się będzie najdłużej pewnie pamiętać, bo to tak. To akurat jest taka ciekawa sytuacja, bo pierwszy gość do nas przyjechał w niedzielę. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była data, ale to było, wojna wybuchła w czwartek, tak? Dobrze tak, pamiętam. Jest no właśnie, więc to było dosłownie parę dni później. W sobotę byliśmy... Czyli jeszcze w lutym to było. Dokładnie, tak. W sobotę byliśmy z dziećmi na proteście pod ambasadą.
I w niedzielę zadzwonił do nas znajomy, który jechał z granicy i powiedział, to było w okolicach północy, że jedzie z ludźmi, z różnymi ludźmi, których tam po prostu zgarnął do busa i że jest wśród nich pan, który potrzebuje się przenocować, który jedną noc potrzebuje gdzieś spędzić. I tak właśnie trafił do nas w niedzielę dokładnie o 3:30 nad ranem. Pamiętam też, że jako, że dowiedzieliśmy się, że to była 12 w nocy, to ja pobiegłam do pokoju Zuzi i, już taką śpiącą przeniosłam ją do Jasia. Przygotowałam tam, pościeliłam panu Wieczysławowi łóżko i on w środku nocy do nas przyjechał. Pan Wieczysław, przemiły człowiek. W jakim wieku mniej więcej? 50 parę lat, natomiast nie jest obywatelem Ukrainy. Pan Wieczysław pojechał w sprawach zawodowych do Kijowa na miesiąc i została go tam wojna. Jest obywatelem Łotwy i mieszka na stałe w Rydze, więc on musiał się jakoś stamtąd wydostać. Dla niego to było też dość trudne. On przyjechał do nas z taką maleńkim plecaczkiem. Natomiast było to o tyle trudne, że też on jako mężczyzna, trudniej mu się tam poruszało po Ukrainie, bo co naturalne, najpierw cała pomoc płynęła, czy miejsca nawet w transporcie w kierunku mam z dziećmi, czy też kobiet, czytających, starszych ludzi, a on nagle taki, wśród nich taki zagubiony, więc trafił do nas w środku nocy. Ja pamiętam, że jak ten busik podjechał i on wyszedł, przywitaliśmy się na zewnątrz i tak bardzo serdecznie uściskaliśmy, bo to był jakoś zawsze taki odruch naturalny zupełnie, żeby tych ludzi tak przytulić. Więc pan Wieczysław wyspał się rano do 10:00, powiedział, że spało mu się wybornie. Razem zjedliśmy śniadanie, ja wtedy nie poszłam do pracy. Spędziliśmy pół dnia, a potem on pojechał na autobus, który go miał wieźć do Rygi. I oczywiście był bardzo, bardzo wdzięczny za tą gościnę. Niezwykle miło sobie rozmawialiśmy. Wziął od nas kontakt. I tak się składa, że 4 dni temu się do nas odezwał, bo przyjechał do Warszawy. Chciał się zobaczyć dosłownie na 10 minut. Przyjechał tutaj jakoś tam zawodowo. Przywiózł nam drobny podarunek od siebie z kraju i po prostu zobaczył się z nami, żeby się uściskać i jeszcze raz podziękować. I to nawet jest takie ważne, bo mimo, że zna się kogoś, tak jak w przypadku pana Wieczysława czy innych naszych gości, już troszkę dłużej, ale relatywnie krótko. Mimo to rodzi się jakaś taka więź. Zupełnie inna i nie do opisania. To Olu, powiedz, ilu mieliście gości tak do tej pory, do dziś? W sumie przyjęliśmy 3 rodziny do dziś z maleńkimi przerwami. Właśnie po panu Wieczysławie dzieci bardzo mocno kibicowały, żeby ktoś do nas trafił, strasznie chcieli i 3 dni później przyjechały znowu w nocy, właściwie nie przyjechały, tylko przywiózł je Marek, 2 dziewczyny, Nika i Valentina. One mają niecałe 30 lat, są przyjaciółkami. Z Valentiną przyjechała jej siostrzenica Lenka, lat 13. I to byli goście, którzy u nas zostali najdłużej. Dziewczyny przyjechały pociągiem z Lwowa do Chełma i stamtąd Marek też jakoś tak się składa, że zawsze się dzieje w środku nocy. Nad ranem je odbierał, bo ja już miałam kontakt z dziewczynami, nie chciałam, żeby podróżowały same. To były zupełnie obce osoby, tak jak wcześniej pan Wieczysław też oczywiście był obcy, ale zgarnął go z granicy nasz znajomy. Tutaj dostałam od jednej z wolontariuszek, z którymi byłam w kontakcie, wieczorem o 23 SMS-a pod tytułem Two women, one girl and cats.
I mam tego SMS-a zachowanego, 3 sekundy później nasza odpowiedź jest. Jest. I tyle. Nie wiedziałyśmy, jak mają na imię, jaka jest ich historia. Dopiero potem ten czas, bo spędziły u nas w sumie 10 dni, to znaczy Nika z kotem była 10 dni, Valentina ze swoją siostrzenicą wyjechały wcześniej. No i niedawno, bo w czwartek pożegnaliśmy Janę i Maszę. Jana poleciała z swoim synem Maszą, lat 4, do Hiszpanii i tam próbują jakoś żyć przez najbliższy czas. A powiedz mi, no bo rozumiem tak, no, przenocowali u was, mogli się umyć, zjeść. A jak ich stan ducha, stan psychiczny, bo czy to byli ludzie spod bomb przyjechali, czy to raczej byli ludzie z Ukrainy Zachodniej, gdzie jednak jest mniejsze niebezpieczeństwo? Jaki ich stan ducha był? To byli wszystko podróżujący z Kijowa. Dziewczyny były z miejscowości Czerkasy, więc to są ludzie, którzy już jakby zaliczyli ucieczkę do schronu, syreny alarmowe. Gdzieś uderzały bomby, ale to było jakby poza ich miejscem zamieszkania. Poza sytuacjami, w których właśnie musieli przebywać w schronach, nie były to osoby, które uciekały spod ostrzału, tak? Więc jeśli pytasz o stan ducha, faktycznie sam początek w przypadku dziewczyn był taki, że one potrzebowały całą dobę się wyspać. Po prostu miały ze sobą koszmarną podróż pociągiem w gigantycznym ścisku i stresie takim udzielającym się też współpasażerom. I one potrzebowały zwyczajnie odpocząć, wyspać się, umyć, zjeść coś. Więc ta pierwsza doba to był odpoczynek. Natomiast ich sytuacja była taka, że jedna z nich ma męża Belga i ona próbowała się przedostać do niego, do Belgii, właśnie z tą siostrzenicą. Więc była jakby... Jej życie troszeczkę inaczej miało już za chwilę wyglądać. Oni wzięli ślub, wróciła na Ukrainę, żeby tam pozałatwiać jakieś jeszcze sprawy i właśnie miała przeprowadzać się do Belgii. Została ją wojna. Natomiast ona jakby już wcześniej wiedziała, że będzie emigrować i że będzie sobie za chwilkę układać inaczej życie. Także była taką... Jest taką bardzo dziarską osobą, bardzo energiczną, super otwartą, dużo mówiącą. One od razu się zaczęły tak organizować, gdzieś tam poszły, wymienić pieniądze, z kim się spotkać, porozmawiać, dokumenty. Pomagaliśmy w temacie tłumaczenia dokumentów, bo to tam była jakby taka potrzeba do ambasady, właśnie wymiana tych pieniędzy, co na początku było dość problematyczne. Zorganizowaliśmy się z ubraniami, także jakby po tym czasie odpoczynku u nas nastąpiła taka faza intensywnego działania w konkretnych rzeczach po to, żeby dojść do punktu, w którym jechały dalej. Inna sytuacja była Niki, która zresztą dzisiaj odwiedziła mnie i mieszka w Warszawie, dostała tu pracę. Ona jest tu sama, ma tylko kota. Cała jej rodzina została na Ukrainie, nie chcieli wyjechać. Tutaj nie ma żadnych przyjaciół, więc w momencie, w którym jej przyjaciółka jechała dalej, już miała jakby plan na życie, ona stała dalej w punkcie, że wszystko jakby musi zaczynać od nowa. Pamiętam taką naszą rozmowę w pralni, jak poszłyśmy, w sensie w naszym domu w pralni, poszłyśmy razem zrobić pranie, bo tam coś jej pomagałam. I ona bardzo emocjonalnie zaczęła mówić o tym, że nie chce być dla nas ciężarem i że jest jej tak strasznie źle z tym, że jest tutaj, ale ona zupełnie nie wie, co ma robić. Ona po prostu nie wie i nawet nie umie mi opowiedzieć, co czuję.
I pamiętam, że siedziałyśmy w tej pralni, przytulałyśmy się, obie płakałyśmy. Ona potrzebowała tego, żeby jej wtedy powiedzieć: słuchaj, Nika, ty masz tutaj miejsce, możesz u nas zostać, zostaniesz u nas, dopóki wszystko się nie poukłada i razem wymyślimy jakiś plan. Zaraz znajdziemy pracę, poszukamy mieszkania, jakby wszystko jest okej. Okay. Ty nie musisz o niczym teraz myśleć i o nic się nie martwić. No i się udało. Dostała pracę. No super. Dostała pracę, teraz szuka mieszkania. Mnie się tak czasem wydawało podczas tych wszystkich rozmów z naszymi gośćmi, że my w jakiś sposób wchodzimy w rolę rodzica troszkę dla tych ludzi. To znaczy, to opiekujemy się nimi, dajemy im miejsce, żeby odpoczęli, ale potem to jest taka troska jak o własne dzieci. I to jest chyba ważne też, żeby tak troszeczkę to postrzegać. I potem myślę, że my może trochę też tak możemy być potem odbierani. Przynajmniej tak powiedziała mi ta moja przyjaciółka Olga z Ukrainy. Powiedziała mi kiedyś: pamiętaj, Ola, ty teraz dla nich to ty jesteś ich mama. I oni zawsze będą o tobie tak myśleć, zawsze cię będą pamiętać jako mamę. Tak. Może nawet pan Wieczysław. A jak językowo dawaliście sobie radę z nimi wszystkimi? Dziewczyny mówiły po angielsku. Walentyna mówi bardzo dobrze, Nika też dobrze. Pomagał translator. Jana, która była u nas niedawno, nie mówiła po angielsku, więc rozmawiałyśmy troszeczkę po polsku, trochę posługując się właśnie tłumaczem. Ale Jana to jakby była znowu osobna historia, bo ona uciekła z małym synkiem. Też pojechała zupełnie w nieznane do Hiszpanii. Ona była bardzo z kolei taką skrytą osobą. To znaczy nie doszło do takiego momentu, że my tak zupełnie szczerze porozmawiałyśmy. I wiem, że to też jest normalne. Różne są bardzo reakcje na tą sytuację. I taka tolerancja z naszej strony do tego, żeby nie cisnąć, nie dopytywać. I jedna osoba potrzebuje o tym powiedzieć, przychodzi taki moment, a inna w ogóle. Więc Jana była też oczywiście jako mama skupiona na działaniu, żeby zapewnić Miszy bezpieczną drogę do nowego domu, ale my nie miałyśmy jakiejś takiej relacji bliższej jakby. Rozumiem. Czyli rozumiem z tego, co opowiadasz, że nie bylibyście sobą, gdybyście się tak nie otworzyli. To było jakby waszym takim, nie wiem, powołaniem, potrzebą serca i chyba stało się takim waszym głównym przeżyciem ostatnich tygodni. Tak. Tak właśnie jest. My zawsze prowadziliśmy taki dom otwarty. Zawsze chętnie przyjmowaliśmy do siebie ludzi, przyjaciół, czy jak ktoś przyjeżdżał. Więc zawsze byliśmy ogólnie otwarci na ludzi i myślę, że ta sytuacja przyjmowania gości, znaczy dopóki będzie wojna, my to będziemy robić. Dla takiego może troszeczkę czystości umysłu i może chyba to jest dość higieniczna sytuacja, w której kilka dni robi się przerwy i my tak. Ja już wiem, że tak musimy robić. Musimy przyjmujemy gości, ale potem musimy kilka dni odpocząć. Dla zdrowia własnego. Tak, ale Jana wyjechała w czwartek, ja nie spędziłam ani jednego dnia, żeby nie siedzieć z telefonem, nie pomagać komuś, nie umieszczać gdzieś kogoś. I tak naprawdę no, myślę, że kilka dni i znowu ktoś u nas będzie. To jest zupełnie naturalne. Po prostu my nie umiemy chyba już normalnie inaczej funkcjonować. Gdyby tu nie było tych ludzi, ja bym czuła, że robię za mało. Bo
bo tylko w ten sposób czuję, że naprawdę, naprawdę pomagam. Olu, bardzo Ci dziękuję za tę bardzo ciepłą i taką dogłębną relację z Waszych ostatnich przeżyć. I myślę, proszę Państwa, że te wszystkie opowieści, które tutaj słyszymy, i dzisiejsza, i poprzednia, świadczą o tym, że ta pomoc, to dawanie naszym bliźnim, przyjaciołom, nas też ubogaca, daje nam takiego kopa, że jesteśmy potrzebni, że warto wstać z kanapy i zrobić coś dla innych. Oczywiście pamiętając to, co Ola powiedziała o sobie, tyle możemy dać, ile sami posiadamy. Czyli trzeba zadbać o ten swój komfort do życia, w sensie wyspania się, zadbania o siebie, żeby móc dawać innym, nigdy ponad własne siły, bo wtedy będziemy po prostu niedobrzy dla otoczenia i nam to zaszkodzi i innym. Proszę Państwa, dziękujemy Olu, bardzo dziękujemy i mam nadzieję do spotkania przy kolejnym filmiku o tym, jak pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w przyszłości. Dzięki.